Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus i słuchajcie, nie uwierzycie, co się wydarzyło. Wygrałem bitwę z uratowaniem Gotreka i Felixa. Patrzcie, na jakim małym życiu oni są. Co ja zrobiłem innego w porównaniu z tym, jak kończyłem poprzedni odcinek. Tak w ogóle nie wiem, powiedziałem witajcie serdecznie, tutaj Repus, znowu Warhammer i tak dalej. Sytuacja była taka, że wróciłem na chatę, bo ogólnie mnie nie było. Kilka godzin, wróciłem na chatę i tak... Patrzę, zapisałem grę tuż przed tą bitwą. No dobra, no to popróbujmy, why not? I co zwróciłem uwagę, że jak tylko wyślemy jakieś jednostki blisko tych tutaj kusicielek, co mieliśmy zabić, te trzy, to w tym momencie one idą tutaj do Gotreka i Felixa. Czyli, że wysłałem onyksowe kruki, żeby sprowokowały te furie, co latały u góry i one od razu zaczęły raszować, czyli one udały się do mnie, a nie ja do nich. Dzięki czemu najpierw one boss zdjąłem tego dużego skurczybąka, co był liderem głównej armii ich. Dzięki czemu udało się troszkę tego Gotreka i Felixa uratować. Na Gotreka rzucałem cały czas tą nefrytową tarczę, na wzmocnioną jeszcze, bo to tylko 6 punktów magii kosztuje, a to dwa razy wydłuża czas działania. I to daje odporność na obrażenia 53%, czyli bez tego raczej by zdech mi się zdaje. No i korzystałem tak z tego cały czas. To był główny spell, którego używałem, chociaż używałem również sieci Amentoka na Lorda, żeby go złapać. Tego ostatniego, tą ostatnią kusicielkę złapałem i wystrzelałem praktycznie. Oraz kwiatowy wiatr, że jak już rzeczywiście jakiś duży blob przeciwników był, to rzucałem. Rozszerzyłem bardzo mocno moje siły, a strzelców trzymałem na styk, na odległość daleko. Dzięki temu, co prawda, nie mogę na przykład strzelać zaraz w ten, na przykład tego lorda pierwszego, który tutaj szedł, ale dzięki temu mogłem przestawać naszym jednostkom, które trzymały linię. Yuanem Bo robiłem główne dymy, żeby tutaj klepałem egzekutora i tak dalej. No i udało się. Udało się koniec końców. Starałem się jak najlepiej fokusować przeciwnika. Poświęciłem dwie jednostki onyksowych kruków, ale powiem wam szczerze, że posiadać Gotreka i Felixa, a posiadać dwie jednostki onyksowych kruków, no to jest to duża różnica. Oczywiście, że onyksowe kruki. Nie no. Zobaczmy, mogę obrażenia zacząć 15 koła Yuan Bo, czy strzelcy? No bo strzelcy porobili też robotę, szczególnie przy tej ostatniej kusicielce. Zdjęli ją praktycznie do zera. No, jakbym zamiast chłopskich łuczników miał kuszników na przykład, no to nie dość, że oni by... Znaczy, no oni teraz sobie obrażeń nie dostali, dobrze trzymałem na dystans gości. No, ale to by możliwe zmieniło również pod względem obrażeń i tak dalej. No, chłopsko piechotą, no to oni by się od razu załamali, to nie ma co gadać. Potrzebna jest jak najbardziej jednostki latające, bo wiem, że też Imperium w ten sposób można próbować uratować Gotreka i Felixa. Ale Imperium, no to myślę, że szczerze tylko Baltazarem Geltem może być jakiś tutaj łatwiejszy sposób na uratowanie ich. No, onyksowe kruki, które miały odporność na psychologię, już mi zniknęły. No, to dajmy sobie jakieś piechocie na razie. Gotrek i Felix uratowani. 8,5 koła do skarbca. Regeneracja, skarbiec. Weźmy skarbiec. Budżet uwodzenia jednostek. Wrogie armie Slanesha w lokalnym... Budżet uwodzenia jednostek minus 50%. A, czyli że jak Slanesh chce nas uwieść, to on ma zmniejszony budżet, czyli mniej jednostek może uwieść. Dyscyplina plus 5 do walki z armiami Slanesha. Dostajemy uzupełnienie strat, jest odblokowany Gotrek i Felix. Spoko, czyli słuchajcie, praktycznie skończyliśmy w momencie, w którym... Znaczy jesteśmy w momencie, w którym skończyliśmy w poprzednim odcinku. No i powiem wam, że... Oni się jeszcze wzmocnili bardziej. Markus Wulfhard się jeszcze bardziej wzmocnił. Co prawda ich jednostki dupy nie urywają. Tutaj nie widzę co jest, ale ma tego bohatera od... No tego jego głównego. Kurde, nie wiem czy tego Markusa Wulfharda atakować w sumie. Bo pokażcie mi to. Czekaj. Nie przybliża... A, dobra, Hexjotl. To Hexjotl mam. Wyspa Wielkich Żółwi, no to idę po nią. Strażnicy Południa znajduje się kompletnie na południu. A Gwiezdna Wieża znajduje się tutaj. Dobra, ten Markus Wulfhard mi najwyraźniej nie przeszkadza. To nie muszę go chyba dla sportu montować. Czy ja mogę tobą, Markus, kurwa, przejście zrobić? Bo znowu się
wkurwisz, że ci przechodzę przez kraj. Albo go minąłem, albo... Ja pierdolę. 28. 28. Carcassonne, zróbmy sobie zawsze relacje. Tutaj zdjęcia stópek poproszę. To zawsze... Ja to tylko w sprawie handlu robię oczywiście. Zdjęcia stópek. To nie jest nic personalnego. Nordland. Dobra, dawaj tak. Zawsze kasa z handlu. Z handlu zaczynamy zarabiać ładnie. Mamy już około 3 koła. Ale to jeszcze dupy nie urywa. Zawsze można podkręcić. Dopiero wtedy w prowincjach pozmieniam im rzeczy, żeby na handlu się skupić. Bo mamy tutaj rozporządzenie prowincji, które daje 5% handlu. O kurde, tak właśnie ten... Jeszcze ten Eshin, klan Eshin, będzie trzeba się nimi zająć. Jak wygląda sytuacja przy Morati? Dobra, to była ta bitwa z Morati chyba ostatnio. No i ta bitwa wygrana. Dawaj jeszcze zabójcze ostrze rozwiń. I tak, o, bo tutaj dwie rundy czekamy. Na rekrutację czegoś. Jakbym chciał. Czy ja tutaj mam artylerię już do rekrutacji? O boy, where did you find this? I jeszcze mamy te antracytowe lwy. Pany, my się tutaj jednak uzbroimy trochę. Chłopcy łucznicy, idziecie kompletnie w odstawkę już w tym momencie. Onyxowy kruk, się zastanawiam. Nefrytowy bęben, amplifikator równowagi, taraban. Co to w sumie daje? Weź mi poka ten nefrytowy bęben. Implikator równowagi. Ta jednostka wspiera sojuszników w bitwie potężnymi pieśniami w turu tarabanów. Siłę broni ma nie najgorszą. Jest jakoś w stanie przetrwać, jeżeli piechota ją pójdzie oblec. Nasyca wszystkich sojuszników. Ale to jest czas odnowienia, więc to się klika chyba. A, bo tutaj mamy kilka możliwości. Dajemy magiczne ataki, wzmacniamy pancerz. Wzmacniamy umiejętność przeładowania atak. Kurde, nie najgorsze. Równowaga bojowa in, to in i jan jednocześnie daje, czyli że zarówno wspiera jednostki in i jan. Ikona wielkich miast, dyscyplina plus 8. Powiem wam spoko, nawet. Połączmy tutaj proszę was. Proszę was i teraz co możemy zrobić? Na pewno artylerię. Nawet jak dwie tury. A tutaj ten taraban możemy zrobić. Ale dobra, nie, to nie dwie tury. Żadnej dwie turowej nie mamy artylerii dwuturowej. To zróbmy tutaj tak. I artylerzyści żurawia. O, to będzie dobry pomysł. To dwie tury poczekamy. Ale ci nefrytowi wojownicy się troszkę zregenerują. I wtedy ruszymy. Może wtedy zaatakujemy tego frajera, może nie. Zobaczę, jaki będę miał humor, czy nie mi się chciało. Dobra, zróbmy jednak tą prowincję, bo tutaj sobie zwiększę, polepszę jednostki. Kusznicy nefrytowych wojowników z tarczami. A, czyli tarcze mają, czyli jak ktoś będzie nas ostrzeliwać, to jeszcze dodatkowo będzie redukcja obrażeń zwiększona. Tutaj oni są świeżo po zajęciu. Dobra, bo w sumie świeżo jestem po przejęciu tej prowincji, po skończeniu poprzedniego odcinka. I też co ważne, w przyszłej rundzie to już zrobimy sobie nową armię wtedy. Dostaniemy możliwość rekrutowania tych nefrytowych, antracytowych oraz niebiańskich lwów. Do tej armii nie będę tego robić. Tak myślę przynajmniej. No chyba, że później zamiast jednostek piechoty te lwy, ale nie wiem czy one są dobrymi tankerami. Są dobrymi tankerami? Tutaj mamy obrona w zwarciu 5800 hapsów. 5800 hapsów. Co to jest? Zakłócony. Odporność fizyczną zmniejsza wrogom i to da przebicie pancerza. To da przebicie pancerza, to daje magiczne ataki. Niebiański lew. Trochę więcej hapsów ma. No ale to nie są jednak jednostki do tankowania, tak to nazwijmy. To są bardziej ofensywne. Bo mogłyby dobrze wytankować jako pół bohaterowie i dzięki temu dać fajne pole do strzału jednostkom. Ale potrzebujemy ich do jakiejś misji. Do misji, którą jeżeli zrekrutujemy 5 oddziałów, dostaniemy wartownika. A ja jeszcze nie wiem, czym jest ten wartownik. Chętnie bym się dowiedział. O kurde, słuchajcie. Jak skonfederowałem tą wężową bramę, te bramy. To jakiś losowy lord stał sobie na kompletnym zadupiu.
No to rozwiążemy i już do przodu poszła kasa, szczególnie, że linie zaopatrzenia też troszkę zwolniły utrzymanie. Z tobą muszę coś porobić, prawda? Z tobą muszę podziałać. Moc Sine. Prędkość i pancerz zmniejsza. Ja myślę... że... co za jest zwierciadło? To daje odbicie tego pocisków. To zmniejsza prędkość. Płaszcz Gagatu. Gagatku. Do dupy. Daj niewzruszony. Perusowe zwycięstwo. Tracę całą piechotę. Ale to kuźwa, nie dość, że to jest oblężenie. To jest jeszcze z Skavenów, którzy mają Manners Below. Tutaj 6 użyć. Kamień klanu Eshin. Obrażenia na sekundę. Daje obrażenia walczącym, wysoka skuteczność przeciwko działom przynajmniej 25 wojowników, wysoka skuteczność przeciwko przeciwnikom, wielu... zasięg efektu 35 metrów, czas trwania 22 sekundy. Ale to duże obrażenia, o kurwa! Zresztą co mi jednostki może skasować. 3 użycia! Cii, to tajemnica, tak, tak, milcz albo zaszyję ci gębę, tak, tak. O kurna. Ogólnie stoczę tą bitwę jednak. Oby legenda Total War'a nauczyła mnie jak dealować z tymi frajerami. Zobaczymy, czy się nauczyłem, czy się nie nauczyłem. Mają dużo oczywiście niewolników, czy tych jednostek śmieciowych, bardziej śmieciowych niż chłopi katajscy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Inaczej robota by wyglądała, jakbyśmy mieli jakąś jednostkę w ukryciu. Taką składającą się niestety nie mamy. Niestety nie mamy. To musimy improwizować. Ustawiamy się tutaj w kącie. I ustawiamy piechotę na strzelcach. Musimy być widoczni dla wroga. Żeby goście używali na nas Manners Below. Czyli tych podziemnych ziomków. Ogółem wysłałem te onyksowe kruki, żeby skupić jak największą liczbę wojska tutaj. I teraz się cofnę poza zasięg artylerii i to tyle. Ustawiłem ich też tak daleko, żeby być poza zasięgiem artylerii, jak dla pewności. Chociaż możemy podejść blisko tego zasięgu artylerii. Czyli na przykład możemy podejść tutaj. Nie wiem, czy jest sens lordem na koniu jest, tak? Na koniu. To nie wiem, czy jest sens jakoś tutaj unikania pocisków. Mógłbym próbować wymusić ich do wystrzelania się, no bo zwierzę no to się nie wystrzelają, mają... nieskończoność tych pocisków. No chyba, żebym spróbował podejść rzeczywiście kompletnie. Tutaj mają 4 jednostki. Doprowadziła do stworzenia jednostki, okej. O tym mówiłem. Oni tworzą klan braci. Czyli gówno jednostki, a jak ustawimy... piechotę na strzelcach... no to oni będą to respić na strzelcach ogólnie, więc jak ustawimy piechotę na strzelcach... to oni nie powinni być w stanie trafić w ogóle. Znaczy zranić nas. Teraz dodżuję pociski. Tego z automatu powiedziałem zranić. Wyłącz strzelanie automatyczne, bo jak się klan Baracio zrespią, to ja w sumie nie chcę tak na serio, żebyście strzelali. O szkoda. A wiesz co, ty w sumie rzeczywiście racja. Podejdź sobie pod mury, pod bramę i zniszcz tą bramę w międzyczasie. Już przegoniliście, gnoi? Dobra. Good, Anakin, good. Kill him. Dawaj, klep go. O, posłańcy nocy mają tutaj niestety zasięg. A, dobrze, że ja jest głupie i nie kontynuowało swojej taktyki. O, tutaj kolejna... kolejny desancik wroga, nazwijmy to. Dobra, walcie w nich na pyrkę. Wywróćcie z powrotem, żeby stać pomiędzy wrogiem. O kurwa! O kurwa! O kurwa! To jest ten skill. Ten kamień Eshin. Fuck, fuck, fuck. No rzeczywiście to jest w stanie skasać mi jednostki, jak nie patrzę. Dobra, wracaj się w takim razie teraz. Chociaż wiesz co, ach chuj tam idź. Idź do przodu.
Oni wracają teoretycznie do walki. Ale gówno mi zrobią, bo jesteście podobnej prędkości. A w sumie zajmijcie się nimi. Wy też się nimi zajmijcie. Żeby się nie okazało, że ten sam kamień okaże się dla nas w cholerę śmiertelny. Bo to rzeczywiście nas przypieprzyło, że ja pierdzielę. Wszystkie jednostki są poważnie ranne, minimum. Dobra, Spearman, chodź tutaj. O, tutaj też się pojawili koledzy. Nadal respią jednostki. A ja speli nie mam takich, które byłyby mi w stanie jakoś super pomóc, niestety. Nawet jakbym im dał ten strzał z ukrycia na przykład. A to tylko ukryje jedną jednostkę. To wiele nie da. Ale słuchajcie, jest zniszczona brama w sumie. To możemy wlecieć. I możemy wlecieć ładnie. A tutaj jak zrobimy ładny stack, to w sumie mamy spele, które w takim przypadku są w stanie podziałać. A to zobaczmy, czy pójdzie ładnie. No, nie najgorzej. Wystrzelajcie w szurzych, no niewolników, posłańców nocy. Posłańców nocy walcie. O kurwa, no gdzie jest ta piechota? Wy wchodzicie tutaj? Jacyś jeszcze tam zy mieli, że spali. Czy ty możesz coś tam im rzucić? Daj im to ukrycie, skradanie. I zatem ponownie mógł użyć tego... I tego spela od damage'u. Więc walnijmy to tak. Aha, crossbow, kurwa, łucznicy wchodzą tutaj. Wchodzą do środka, piechoty jeszcze nie ma. Zajebiście. Gdzie wady? A właśnie, my onyksowe kruki mamy w sumie. Chodźcie tutaj. Możecie się przydać nawet. Niestety latające jednostki nie są w stanie przejmować punktów, jak pamiętam. Dlatego super wiele nam z tego się nie zda. Ale oni mają w końcu czyste pole do strzału. Zróbmy tak, może. To ich tutaj jeszcze tych klambraci zdąży złapać. No, coś tam złapie. Tych też coś tam złapie. Oj, walnęli ten kamień jeszcze. Ja tego... To niestety działa tak, że ja zwykłymi jednostkami nie jestem w stanie dobrze tego zdodżować. Działa wystarczająco długo, żeby... To znaczy, nie na tyle długo, żeby opłacało się dodżować nawet z piechotą. Jak to złapie piechotę, to właśnie ona jest obsrana w tym momencie. Jest duża szansa, że ja to wczytam i rozegram automatem jednak. To było logiczne. Oni skurwnie, no coś się... Czy wy macie wyłączony mają tryb do walki? Czemu wy macie tryb do walki? Czemu wy zraszowaliście, kurwa? Czemu wy... Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Wal tutaj tego spela w takim razie. No nie wiem, czemu oni kurna z bronią zraszowali, jak są strzelcami. Dobra, moje onyksowe kruki przyleciały. Może teraz coś się zabawimy. Tutaj mamy ładne pole do ataku i chyba użyję nawet po... Stój, bo tam mamy ładne pole do ataku. I postaram się użyć nawet podwójnego tutaj wzmocnionego czaru. O, albo wiesz co? Rozmyśliłem się. No bo i oni coś tam nie rzucają. Fuck, to jest ten kamień, kurwa się zesram, no. XD. Oby ten kamień jaśń też wrogom ro... Nie, to jest czar ich. Nie mają czarodzieja? Oni... A, tak, mieli jakiegoś lorda, rzeczywiście. Gdzie on, kuźwa, jest teraz? Pytanie. Hej, skoro nie wiadomo, gdzie jest lord klanu Eshin, to znaczy, że lord klanu Eshin robi dobrą robotę. A i wali kolejnego spela. No, ta chyba piechota zostanie mi jednak skasowana, niestety.
Oczywiście duża szansa, że automatem... O kurde, tutaj... No tu musi lecieć... Co, nie mogę nimi sterować? A, to jest ten na uziemienie jednostek. No dobra. Tego spela musieli użyć. Chociaż teoretycznie wygrywam to w sumie. Im się chyba dyscyplina rozleciała w tym momencie. Tutaj mają jeszcze jakichś czużych niewolników. No spelami oni napieprzają niestety. Ale tak, tutaj zostają rozstrzeliwani. Czy macie dobry wgląd tutaj? Zasięg? Tak, to ustawicie i będziecie pilnować tej strony. Sam gościu ich tutaj ten... Szefo przyszedł bawić się z nami. Tutaj mamy onyksowe kruki, które niszczą mi uciekinierów, dobijają ich. Ja i też mogę pomóc podobijać tym spelem na przykład. Babka, nie, babka ma trochę życia, to ta jednostka umiera. No to spoko. Weźmy ograniczyć jeszcze prędkość. Może łatwiej będzie go potłuc. O, to nawet fajnie zawróciło, wam powiem, ten spell. Onyksowe kruki są dzięki temu w stanie obsiąść całkiem sporą liczbę wroga. Oni trzymają też... Ta artyleria... Też ta artyleria... Ten kamień, kuźwa, Eshi musiał ich dorwać, albo te spele. O! O kuźwa, troszkę ładnie zaboli mnie ta walka. Niestety. O, tutaj jeszcze ten. Ktoś od plerów mi przybiegł, niestety. Czy wy jeszcze możecie walczyć, artyleria? Możecie walczyć. Ta artyleria wróciła do walki. Spróbujcie wejść tutaj na mury. Wy nie walczcie wręcz. Czemu macie ustawione czasami tryb w zwarciu? Czy ja coś klikam przypadkowo? Dobra, dyscyplina im siadła. Czy to jest lepszy wynik, który byłby z automatem? Ciężko mi powiedzieć. Chyba podobny. Ale przynajmniej mogę powiedzieć, że okej, to jest wynik, który sam doprowadziłem. Szybkie te onyksowe kruki powinienem tutaj zagospodarować. Nie doceniłem ich w skrócie. O, 43 tysiące obrażeń tymi spelami, to musiałem lecieć nieźle. Ale gościu też, no... Spaczeniowa magia to jest silna. Pytanie? Full jednostek mamy, dobra. Co my tu możemy zrekrutować? Możemy troszkę zrekrutować. Dwie jednostki. W takim razie połączymy tą piechotę. I połączmy ich. Będę mógł uzupełnić. No i liczymy, że ten snitch nie przyjdzie mnie tutaj się upomnieć o to miasto. Kunlan. On jest na razie tutaj. No mówię, ja będę próbować sprzedać, żeby tutaj wymienić się z Miao Ying. Ale na razie skorzystam po to, żeby w tej rundzie posiedzieli tam. I żebym był w stanie zrekrutować więcej wojska. A tak zauważyłem, że klan Eshi został bez prowincji w sumie tak nagle. My to zajęliśmy. Żadnych ruin nie widzę. Czy tutaj klan Eshi się znajduje? Ciężko powiedzieć. Mi wygląda na to, że tutaj znajduje się klan Krizor, który najwyraźniej jest jakimś przeciwnikiem Zhaominga, którym nie był w stanie rozprawić się na sam start. No i teraz trochę cierpi. A, to Baltazar Galcich sobie siedzi. Okej. Okay. Hello there. Kiedy karawana nam przyjdzie? Za dwie tury. No dobra, no to chyba wszystko. W końcu możemy skończyć rundę, którą zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Zmierzymy od razu na marszu, żeby skończyć Morati, której została ostatnia prowincja. Natomiast matce Ostanki możemy prawdopodobnie sprzedać żelazny szpikulec. Nawet sojusz wojskowy dzięki temu zrobić, co w sumie czemu nie? Matka Ostankia potrafi mieć fajne jednostki. Jeszcze 6 koła zgarniemy. A jeszcze jakąś misję miałem, żeby zrobić sojusz wojskowy w ogóle. Brutalny biznes. Podstawowa siła broni plus 20 dla armii. Sztandar Weijin. Okej. Okay. I skarbiec 1000.
Aha, w tej prowincji z tym Slaaneszem, czyli z Moratii, mamy niestety nieuchronny bunt. No, patrzenie Slaanesha, klimat, jak, o kurwa, to nie jest kompletnie nasz klimat. Jest jakiś tutaj surowiec chociaż warty tego. Sildara Thor. Zlodowaciała ziemia. To jest... What? Jak nawet jak to jest wysokość geograficzna Meksyku? Jak tu może być zlodowaciała ziemia? Aż nie, to już Nagaro. No dobra, północnego Meksyku. A jakby ktoś nie wiedział, no to Ultuan leży mniej więcej tutaj na wysokości geograficznej. No i rzeczywiście, no to powinien być tak tuż nad północą. Ta wysokość geograficzna, nie tak jak teraz. No to będzie rzeczywiście do wypieprzenia. Bo jedyne co byłoby warte, to w Sildador. Poka mnie to gówno. W Sildador budować winnicę, z której byśmy trochę handlu dostawali. W sensie sady, winnica i tam winiarz. Ale to nie ma sensu. To by nic nie dało, to by nie dało nic. Tą babką, którą jesteśmy przy Rakarcie, idziemy w stronę Rakarta, zaatakujemy komnatę wizji, ale zrobię taki trik mały, czyli że połączę te dwie jednostki, albo nawet tutaj dodam, zrobię jednostkę tutaj sławną tego bębna i teraz zaatakujemy. Gościu jest jeszcze na marszu. O, będzie upierdliwe walka z tymi mistrzami, ale oni wyglądają na słabych, to praktycznie pierwsze poziomy. O, ja... O kurde, mają tu balistę. Dobra, zróbmy automata. Jestem zbyt leniwy. Ale mi się ten budyneczek na artylerię tutaj zrobił. Jakże miło. Z Eshin nie będzie chyba problemów, przynajmniej tak liczę. W takim razie tą armią udamy się w kierunku, żeby zacząć dealować z Lokirem. Czy Lokir walczy z jakąś frakcją, którą my mamy katajską? Walczą, a piąta siła to jest, Lokir zawsze jest silny. Walczą z obrońcami Wielkiego Planu, czyli nimi. I to tyle. No i cóż, Miaoink, robimy sojusz. Dawaj tutaj zdjęcia wiadomo czego i wymieniamy się miastami w sumie. Masz tutaj Kunlan. Chociaż to gówno ci potrzebne. Bardziej by to się przydało Zhao Mingowi, bo on wtedy miałby całą prowincję. Ale ty miałeś coś, co ja potrzebowałem, więc ten deal mi akurat pasuje. Zróbmy już wpływy z opłat tutaj handlowych w sumie. No i cóż, mamy wszystko. Mamy fulla tutaj. Trzy prowincje i możemy skupić się na ataku na przykład na wschód. A tak patrzę, to matka Ostankia nie ma najlepszych tutaj rzeczy do rekrutacji w sumie. Ma te pająki, ma te czyhające w puszczy. Zamachowce Akshiny, no to są... Czy masz kiny? Akshiny. Są chyba najlepszym takim wyborem. Ale to tyle. No to pyniu urywa, powiem wam. Boris Ursus himself jeszcze żyje. Chętnie zaoferuję mu troszkę pieniędzy. O kurwa. Czekaj, czekaj, Elyrion. Tam. Muszę zobaczyć, co się tam dzieje. O kurde. Daniel osobiście. Oraz Archaon. To troszkę wygląda jak w tym memie, co ta biała babka siedzi obok pięciu murzynów. No, goście ma troszkę przesrane. Stworzyłem jednocześnie nową armię w latającej piramidzie, jeszcze w tej rundzie. I zaczniemy tutaj rekrutować wojsko, które teoretycznie może odpierać ataki Markusa Wulfharta, jeżeli jednak w kolejnej rundzie zdecyduje się go zaatakować. Jest to prawdopodobne, nie ukrywam. Bunt tego Slaanesha, tutaj mroczych elfów, niestety nastąpił i wątpię, żebym był w stanie to ręcznie wykierować, szczególnie, że babką mi w czary. O Jezu, czy byłem w stanie? Może jakby były full oddziały. No mamy dwie jednostki łuczników. No oni pancerza nie mają, jeźdźcy mroku. No ale kurde, dobra, wezmę automata. Powiedzmy przegram, to oni to zajmą. Ja i tak wrócę armią. Po tym jak załatwię Moratii, która się zrespiła tutaj.
No pierdziele. Jakie to upierdliwe. Wiecie co ja spróbuję zrobić? Wobec pójdę to okrężną drogą. Gdzie my tutaj mamy Kislev? Kislev. Kislev jest tu. Ty Kislev. Dostaniesz babko skamieniały las. Ale... Dołącz mi do wojny przeciwko... Kurde, nie dołączą. Ach, no dobra. Wiecie co? Wyrąbane w te elfy mam w sumie. No wyrąbane w te elfy, jakaś mała kurwa frakcja. Robimy tak. Traktat pokojowy, bo wy chcecie. W sumie pakt o nieagresję może być. Albo bez paktu o nieagresję. Wyrąbane. Dawać traktat pokojowy. Powstaliście sobie, możecie sobie tam, nie wiem, seksy robić i ogółem. A ja zaraz będę dalej się bawić sprzedawanie tych prowincji. Liczę, że Morati do mnie wyjdzie. Się pobić na otwartym polu. Ktoś mógłby zwrócić uwagę. Repus, jak to ty chcesz się bić z kobietą? A co, mam kurwa przegrać? Dobra, pójdźmy im na stolicę tutaj teraz. Odsłonimy troszkę tą flankę, powiedzmy. O nie, Boryś Urcius himself został zniszczony. Jak to możliwe? Nie spodziewałem się tego kompletnie. Jestem w ogóle drugą siłą. Czy widzę pierwszą? Nie. O, kto mógłby być pierwszą siłą? Tak to wywnioskujmy. Jest mała szansa, że Oxyotl, który znajduje się tutaj. Ale no, teraz odkąd Kairosa wrzucili do Oxyotla, to tak różnie to wygląda. Szczerze ciężko mi powiedzieć. Wątpię, żeby to były frakcje jakieś tutaj znajdujące się w Skaven Blight, czy coś. Skaven Blight. W Nagashizar. Coś w tym stylu. Szczerze nie wiem. A nie, jednak antracytowy lek jest dobry do defowania. Co wspominałem wcześniej, tam się zastanawiałem. Bo widzę, że on ma obronę w zwarciu większą niż ten. Więc rzeczywiście jakoś do defa można by uznać kolegę, tak na serio. My natomiast zaatakujemy sobie jednak Markusa Wolfharta. Nie będę wzywać na pomoc sojuszników, sam się nim zajmę. O Jezu, dobra, słuchajcie, ale tą bitwę stoczę poza odcinkiem. I prawdopodobnie dalej z Markusem Wolfhartem będę dealować w następnym odcinku, ale to zobaczymy. No to jest drobne zwycięstwo, serio. Smokiem, kurwa, Gotrekiem i Felixem. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.